No i sztab szkoleniowy na dzisiejszej prezentacji wypełni jeszcze posiadasz troszeczkę większego brzuchu od mojego. Jest taki przed nami Wojciech Spajek. Wojciech Spajek. Wojciech Spajek. Zobaczcie, na największą drużynę w Polonii, to ja i ty. Powiedz mi, czy drużyna nie uskarża się na żadne urazy? Jesteś masażystą, więc obok lekarza klubowego znasz, wiesz o dolegliwościach chłopaków najlepiej. Jak to się prezentuje przed pierwszym meczem z Górnikiem Zawrze? No niestety w piłce nożnej jest tak, że jest to... Mam 15 kontuzjowanych. Jest to sport wysokourazowy i nawet w treningach, szczególnie w okresie przygotowawczym, następują urazy. Niestety najgorzej ucierpiał Milan Nikolić, no a reszta zawodników ma drobne urazy. Myślę, że... Wszyscy mają urazy, jak słyszeliśmy, ale Wojtek postawi na nogi. Dziękujemy Ci bardzo, Wojtku. Powodzenia. Dołącz do sztabu szkoleniowego. To był Wojciech Spajek. Duże brawa. A teraz pora już na tych, którzy będą biegali po punkty na boisku, Polonii Warszawa i na innych boiskach ekstraklasy. Przed nami prezentacja kadry piłkarskiej. Duże brawa. Bo rozpoczynamy od bramkarza, od Michała Grywę. Numer pierwszy na koszulce, rywalizacja o miejsce w bramce będzie na pewno trwała przed każdym spotkaniem. Jak ona przebiega, Michał? Rywalizacja jest bardzo gorąca, zdrowa. Myślę, że każdy daje z siebie wszystko. Zależy od Karela. Tak o postawie zawsze, bo jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję także, że Polonia skończy sezon na miejscu takim, jak na koszulce. No to są taką nadzieję, przejmijmy. Michał Grywa, numer 1 na koszulce. Zobaczymy, czy numer 1 w bramce. Bo o miejsce w bramce będzie walczył z innym bramkarzem, ale Sebastiana Przewskiego przedstawimy później. Na razie czas na numer 2. Kapitanem zespołu w poprzednim sezonie był ten facet, Radek Mulasz! Radek Mulasz! Czy wiesz, ona na morze, nie bardzo dziś chce, byś dla mnie zwyciężyła. Radek Mulasz, olbrzymia. Dobra, i serce do walki, żelazne płuca klubu z Konwiktorskiej. To będzie bardzo, bardzo ciekawy sezon i każdy mecz, jeżeli chcemy się liczyć w czubie, w walce, a to numer 1, o tym mówił Michał Grywa, będzie bardzo ważny. Oczywiście, chcemy grać w pierwszej, na początku tabeli. Damy ze siebie wszystko i myślę, że mamy zespół na to, żeby zdobyli na liście. Było dużo wzmocnień, już się z chłopakami poznaliście, przed tym już nie mieliście imion. Mówię, że było dużo wzmocnień, było dużo nowych twarzy w zespole. Można czasem powiedzieć, jakie imiona wszędzie, czy już się zdążyliście poznać? Z niektórymi się zdarzyłem poznać, no i niestety jeszcze brakuje panek, to i przychodziło później. Proszę, jest niecały tydzień czasu na to, żeby się poznać. Radek Mulasz, kolejna Warszawa numer 2 na koszulce. A teraz proszę o równie gorące napięki, równie gorące brawa, ponieważ przed nami nowa twarz w zespole czarnych koszul. Wcześniej w GKS-ie był Wartów, teraz w drugiej stolicy Dariusz Piotrasiak! Dariusz Piotrasiak, Dariusz Piotrasiak! Dariusz Piotrasiak, Dariusz Piotrasiak! Od tego sezonu piłkarzy warszawskiej Polonii trochę nas z tego do Wartowa przyjechało, więc chyba nie jest tak źle. Tak, delikatny zaciąg doszedł i ja już chłopaków znałem, także jest fajna atmosfera, drużynie, wszystko jest ok. Prowatów w tamtym sezonie zajął wyższe miejsce od Polonii Warszawa, ale w tym sezonie trzeba będzie zająć wyższe miejsce niż Prowatów w tamtym sezonie. Jest presja? Będzie dobrze? Problem jest wszędzie i my będziemy chcieli grać jak najlepiej i spełniać oczekiwania kibiców. Ale kupować jeszcze raz numer na koszulce, z którą będzie żyła w warszawskiej Polonii. Bądź brawa, Dariusz!
I teraz słowem znany w komentarzu na wszystkie kolonii, a teraz czas na tego, którego znają najstarsze grupy przy komputerski. Moja to tym razem. Jeszcze raz na chwileczek przed nami. Proszę Państwa, tego człowieka, tego faceta przedstawiać się radnym nie będę. Wystarczy, że do nas wyjrze. Zapraszam. Piotrek Dziewicki. Zapowiada się ciekawy sezon, coraz więcej emocji, coraz więcej kibiców. Jak wy się przed tym sezonem czujecie? Jaka atmosfera w szatni? Jak to wszystko przekłada się na was? O to, że o Polonii w tym roku teraz było głośniej niż o reprezentacji Hiszpanii. No tak, no wszyscy wiemy, że w tym roku jest bardzo głośno o Polonii dzięki transferom, które były wykonane w tym roku. Przyszli zawodnicy bardzo wartościowi, którzy podnoszą poziom naszej drużyny. A więc rywalizacja drużyny jest również ogromna, ale myślę, że się przełoży to na zdobywanie jak najwięcej ilości punktów. Jako, no nie powiem Nestor, ale osoba, której na pewno wypada zaprosić kibiców na mecze, zapraszamy już na ten pierwszy mecz do Zabrza, tam klasyk ligi. Polonia zagra z Górnikiem Zabrze. Kiedyś trener Gębowski zapytał spadł Górnik Zabrze, spadł, jak się dowiedział, że Polonia wygrała 1-0. Powiedzieliśmy, tak spadł. I ja powiedział, ale oni wrócą. I wrócili. I co będzie w Zabrze? No miejmy nadzieję, że przyniesiemy komplet punktów i wszystkich tutaj zgromadzonych chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić, żeby wspomagali nas również na meczach wyjazdowych, również w Zabrzu. Także czekamy na was. Również w Zabrze pojawiają się drugą. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wygrana. Kolejna w ręce, za chwilę nam się pokaże. Jest to piłkarz, który gra w kadrze z powodzeniem, reprezentant Polski, Tomasz Jablonec! Tomasz Jablonec, reprezentant Polski, ostoja warszawskiej Polonii w defensywie. Od was na pewno będzie zależało wiele, jeżeli chodzi o grę na zero z tyłu. Blok defensywny jeszcze się wzmocnił, czy ten blok już jest na tyle zgrany, że możemy być optymistami przed tym pierwszym meczem z Górnikiem? No myślę, że tak, że cała drużyna została wzmocniona i w tym sezonie myślę, że stać nam na wiele. Na wiele, czyli na? No myślę, że będziemy zwyciężać i będziemy zadowoleni, również kibice będą zadowoleni z wyniku. Bo najmłodszy dyplomata w zespole czarnych koszul, Tomek Jadłowiec, wielkie brawa! Panie Dobrodzie, sobie poziom głowa i prawo było pewnie lepiej, ale prawo też może dziś. A my już czekamy na Marcelo Sarwasa. Marcelo Sarwas! Marcelo Sarwas! Marcelo, couple weeks ago you have said that God is a Brazilian. Is it true? God is a Brazilian. Is it true? Not in World Cup, no. Spytałem, czy Bóg jest Brazylijczykiem, jak kiedyś powiedział Marcelo Sarwas. Powiedział, że nie na Mistrzostwach Świata. No tak, okazało się, że Bóg jest Hiszpanem. Marcelo, twoje oczekiwania przed nowym sezonem. Czego chciałbyś sobie życzyć przed tym sezonem? Your expectations before the starting of the league game? It's a big expectation. We have a new team. I hope everything works together, fans, club, and most important today is the Polonia. Myślę, że większość oczywiście zrozumiała, ale jeszcze tłumaczę, że oczekiwania są oczywiście duże. Najważniejsza jest rzecz jasna Polonia, wygrywanie spotkań, nowy zespół, nowe cele, nowi piłkarze, wszystko to się jakoś fajnie napędza. Jeszcze zapytam o jedną rzecz. I know that you know pretty well Swedish language, so how it would be in Swedish? Polonia jest najlepsza, Polonia is the best. Polonia de jedybro. O, dokładnie tak. Marcelo Sarwas! Ja tego nie powtórzę, ale wypuścić się wszystkiego nauczyć. Ponadto do Marcelo zapraszamy. A teraz